Marka BeQuiet na Computex zaprezentowała kilka nowych obudów. Na testy jednej z nich dziś Was zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test obudowy BeQuiet Dark Base 901 Pro. Widzieliście już o mnie na kanale, bo robiłem krótką relację ze stoiska BeQuiet, będąc na Computexie, Nalecie będą. Pełne testy tej skrzynki. Będzie o czym mówić, bo obudowa jest dość mocno modularna no i też jest dość spora. Jak już o tym mówimy, to powiem Wam, jak wyglądają jej wymiary. Długość 595 mm, wysokość 570 mm i szerokość prawie 250. A jej waga to ponad 13 kg. Standardowo zaczniemy od panelu przedniego. Jego konstrukcja wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast mamy tutaj sporo wstawek z zeszczotkowanego aluminium. I teraz tak, zaraz po wyjęciu obudowy z kartonu, jak widać, cały przód praktycznie jest zabudowany. Oczywiście mamy otwory wentylacyjne po jego bokach, nie może być inaczej, ale tą jego środkową część możecie sobie zamienić na siatkę. Ta dołączona, rzecz jasna, jest w komplecie. W dolnej części panelu, która zawsze jest zabudowana, tam gdzie widnieje logo Bequieta, mamy otwieraną klapkę. A to dlatego, że mamy tu możliwość instalacji napędu 5,25 cala. O tym będę mówił za chwilkę. Na przodzie fabrycznie zainstalowane są dwa śmigła 140 mm Silent Wings 4, oczywiście zabezpieczone filtrem przeciwkurzowym. W sumie posadzić tutaj można trzy wentylatory 140 lub też 120 mm i jest oczywiście wsparcie dla chłodnic czy też kulerów IO. Od 120 do 420 mm włącznie. Co do ich profilu. Bez zdejmowania tej klapki na górnej pokrywie, tak zwanej piwnicy, tego miejsca jest 32 mm. Natomiast po zdjęciu klapki i zdemontowaniu klatek na dyski, o nich będzie mowa za chwilę, tego miejsca jest 130 mm. Co też istotne, aby łatwiej zamontować było czy to wentylatory, czy też chłodnice, ta ramka, na której to robimy, jest demontowalna. No i to, o czym mówiłem wcześniej, na dole przodu obudowy jest możliwość instalacji napędu 525 cala. Oczywiście, już wcześniej musimy zdemontować Filtr siateczkowy montowany na magnes, wykręcić osłonę i wmontować od wnętrza obudowy ramkę do montażu napędu. Zostajemy jeszcze na chwilę na przodzie, mianowicie na jego górze mamy panel wyjść, tutaj między innymi dwa porty audio, mikrofon, słuchawki. Cztery porty USB 3.0 typu A, jeden port USB typu C, trzy, dwa generacji drugiej. Pięciostopniowy regulator obrotów z panelem dotykowym. Na pierwszym zakresie śmigła obracać się będą z szybkością 400 obrotów na minutę, na drugim 800, na trzecim 1200, następnie 1500 i 1900. Rzecz jasna, sam kontroler za pomocą wyjścia czteropinowego PWM możecie podpiąć pod płytę główną i za jej pomocą sterować szybkością obrotową wentylatorów. Na środku znajduje się przycisk zasilania z diodą i po prawej stronie mamy możliwość zmiany podświetlenia RGB, dokładnie ARGB. Rzecz jasna, zrobić to można na dwa sposoby, za pomocą wbudowanego dotykowego kontrolera. No i podobnie jak w przypadku kontrolera do szybkości obrotowej wentylatorów, możecie sobie tutaj to podświetlenie zsynchronizować z płytą główną za pomocą trzypinowej końcówki ARGB. Samo podświetlenie w obudowie jest dość subtelne, co uważam akurat za plus, czyli mamy pasek na przodzie, jaki i biegnący przez cały bok obudowy. Główny panel boczny to hartowane szkło, które demontujemy za pomocą dwóch śrubek na tyle obudowy. Natomiast, zdejmując panel, uważajcie, bo jest on naprawdę ciężki. Wnętrze to konstrukcja dwukomorowa. Na górnej pokrywie dolnej komory, czyli tak zwanej piwnicy, mamy metal. W jego przedniej części wspomnianą wcześniej klapkę. Tutaj możemy sobie w komplecie podmienić ją na taką perforowaną, która dodatkowo jeszcze kierunkuje strumień powietrza z przednich śmigieł na kartę graficzną. Boczna część piwnicy wykonana jest z tworzywa i jest ona demontowalna nie bez powodu o tym będę mówił jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o standard płyt, jakie Wam się tutaj zmieszczą, to ponieważ mamy do czynienia z zabudową Full Tower, będzie to XL ATX, Extended ATX, ATX, Micro ATX i oczywiście Mini ITX. Natomiast w przypadku montażu płyt Extended ATX, czyli tych szerszych, tutaj tą ramkę, która zasłania Wam wszystkie przewody, które podłączacie pod płytę, musicie zamienić na inną, którą dorzuconą macie w komplecie. W tym celu wystarczy odkręcić na tyle dwie śrubki i sprawa załatwiona. Obok tacy, na płytę główną w przedniej części obudowy, widać pięć plastikowych zaślepek, które w łatwy sposób możemy zdemontować. Służą one do montażu dodatkowych sanek na dyski 3,5, jak i 2,5 cala. Natomiast te sanki są opcjonalne i trzeba osobno je dokupić. To jednak nie wszystko, bo w tym miejscu zamontować możemy też chłodnicę maksymalnie 360 mm lub też trzy wentatory. 120 mm. Rzecz jasna, najpierw trzeba zdemontować obecny panel do montażu dysków i zamienić go na ten dołączony w komplecie do właśnie wentylatorów czy też chłodnicy. W komplecie zabudową dorzuconą macie jeszcze zaślepkę wykonaną z tworzywa, także, gdybyście nie montowali żadnych wentylatorów ani chłodnic, no to warto ją założyć. Przejdźmy teraz na tył obudowy, Jak widać, od góry mamy otwory wentylacyjne, następnie zainstalowane już fabrycznie śmigło 140 mm Silent Wings 4. 8 slotów rozszerzeń, których zaślepki są wykręcane i perforowane. 8, dlatego że mam do czynienia oczywiście z zabudową full tower. Mało tego, te sloty przemontować możemy sobie wertykalnie, gdybyście tak chcieli zainstalować kartę graficzną. Dzięki temu nie będzie potrzeby do kupowania żadnego adaptera. Rzecz jasna potrzebny będzie riser. Ten niestety nie jest dołączony w komplecie, ale można zakupić go opcjonalnie. Tutaj zwróćcie uwagę, że na jego spodzie mamy piankę, tak aby nie porysować tej górnej pokrywy dolnej komory, która przypomnę wykonana jest z metalu. Wróćmy jeszcze na tył, bo został nam oczywiście zasilacz montowany na spodzie obudowy. Ten musicie najpierw przekracić do specjalnej ramki, później całość wsuwacie od tyłu. Otwory wentylacyjne do zasilacza są oczywiście ofiltrowane, natomiast dostęp do filtra jest od przodu obudowy i zasłania on cały spód. Przejdźmy teraz na górę. Jak widać, mamy wentylację w postaci siatki. Po obydwu jej bokach dwa paski zeszczotkowanego aluminium. No i otwory wentylacyjne także znajdują się po obydwu stronach panelu. I tutaj mam od razu jedną uwagę: mianowicie ten panel wykonany z siatki jest montowany na tak zwane zatrzaski, czyli powinniśmy po prostu je wcisnąć i panel powinien odskoczyć. Niestety idzie to dość opornie, także przy jego zdejmowaniu trzeba troszeczkę się namęczyć. I zauważcie też, że na górze, zaraz pod siatką, mamy dwa zabudowane panele z wyciszeniem z pianki. Także gdybyście chcieli tu montować czy to wentylatory, czy też chłodnice, no to oczywiście te panele trzeba będzie zdemontować. I aby łatwiej było zainstalować, czy to chłodnice, czy też wentylatory, tutaj mamy ponownie odkręcaną ramkę. Zwróćcie też uwagę, że na niej znajdują się 3 czteropinowe wyjścia do podpięcia śmigieł i te łączą się z kontrolerem wbudowanym w obudowę za pomocą styków, czyli bezprzewodowo. Co do ilości śmigieł, jakie zmieszczą Wam się na górze, to albo 3x120, albo 3x140. Jest także wsparcie dla chłodnic, ale maksymalnie 360 mm. Jako już w przedniej części mamy ładowarkę indukcyjną. Co do profilu chłodnic, to w przypadku 280, miejsce na chłodnice i wentylatory to 66 mm. Jeżeli chodzi o 240, jeżeli żadne radiatory na płycie głównej nie przekraczają wysokością 35 mm, to miejsca do górnej części pamięci RAM macie 84 mm. Drugi panel obudowy, tak zwany roboczy, wykonany jest z metalu. W jego przedniej części, jak widać, są otwory wentylacyjne. Gdybyście montowali jakieś śmigła czy też chłodnice na boku obudowy, Natomiast na pozostałej jego części mamy matę bitumiczną. Miejsca na kable jest bardzo dużo, około 25 mm. Do tego są specjalne kanały, którymi te przewody możemy poprowadzić, ładnie je ułożyć, poprzytwierdzać, żeby nie było problemu z domknięciem panelu bocznego. Moim zdaniem, super sprawa i tak naprawdę nie trzeba się zbytnio przykładać, żeby te wszystkie kabelki ładnie pochować i poukładać. Na tyle tacy płyty głównej mamy dwa dedykowane miejsca do montażu dysków 2,5 cala, czyli umówmy się dysków SSD. Kolejne cztery zamontować możemy w dołączonych w komplecie klatkach, które znajdują się w piwnicy. Tutaj też oczywiście jest możliwość instalacji dwóch dysków 3,5 cala. I też co ważne, wszystko robimy beznarzędziowo. Oczywiście te klatki możemy sobie wymontować, ba będzie to konieczne, gdybyście chcieli na przodzie montować większe chłodnice jak 360 czy też 420 mm. Co do miejsca na zasilacz, jest go naprawdę bardzo dużo i razem z przewodami jest to 32,6 cm. A, i zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie tam, gdzie znajdują się klatki na dyski, możecie sobie je zdemontować i zainstalować wentylator 120 lub też 140 mm. Teraz kilka słów na temat tego, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie całą tacę płyty głównej, odkręcając dosłownie cztery śrubki, możecie sobie wymontować, wyjąć z obudowy. Posłużyć Wam ona może jako test bench, łatwiej również będzie na niej zainstalować płytę główną, kartę graficzną i później wszystko wsunąć do wnętrza obudowy to raz, a dwa, że możecie sobie to odwrócić do góry nogami. Oczywiście wtedy całą tą tacę wkładacie od drugiej strony obudowy, no i koniecznie będzie zdemontowanie wszystkich tych elementów metalowych do montażu, czy to dysków 3,5 cala, czy też tych chłodnic, o których mówiłem wcześniej. Przerzucić to trzeba będzie na drugą stronę, no i oczywiście zdemontować trzeba będzie ten panel boczny dolnej piwnicy i też go przerzucić na drugą stronę. To samo tyczy się rzecz jasna paneli, z hartowanego szkła i tego metalowego. Swoją drogą jestem ciekawy, gdybyście kupili taką obudowę, to napiszcie mi w komentarzu, czy taki manewr byście wykonali. Oczywiście też pamiętajcie o tym, że robiąc coś takiego i trzymacie powiedzmy komputer na biurku, no trzeba byłoby przestawić go tak naprawdę na lewą stronę biurka, żeby. Mieć wgląd na to, co właśnie zrobiliście, czyli na całe wnętrze komputera. E, ok, jeszcze jedna rzecz, to w komplecie dorzucona jest podpórka do kart graficznych. Bardzo fajna, solidna, metalowa. Stąd też cały ten spód górnej, znaczy dolnej komory, wykonany jest z metalu, bo tam mamy magnesy. I raz, że ta podpórka podtrzymuje kartę graficzną, tak aby ona nie opadała, a dwa, że zasłania kable, które pod nią podpinacie. Także pełni ona dwie role: estetyczną i praktyczną. Mało tego, tą podpórkę wykorzystać możecie również odwracając płytę główną do góry nogami. Wystarczy do. Tej ramki na górze obudowy przykręcić specjalny element montażowy, następnie do tego samą podpórkę. Oczywiście tam same magnesy nie wystarczą, ale są miejsca do przykręcania śrubek. No i też tą kartę możecie sobie podtrzymać, żeby wam nie opadała. No i zostały nam jeszcze dwie ważne kwestie, mianowicie wysokość chłodzeń na procesor. Mowa o tych powietrznych. Tutaj miejsca jest 190 mm, czyli każde chłodzenie dostępne na rynku bez problemu wam się zmieści. No i długość kart graficznych do 495 mm maksymalnie. Natomiast gdybyście montowali chłodnicę na boku budowy, tego miejsca macie cały czas dużo, bo 330 mm. Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie te najważniejsze rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Oczywiście, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Za chwilkę przejdziemy do wyników testów, ale tutaj też kilka słów, zanim to nastąpi. Mianowicie nie robiłem testów z zabudowanym panelem przednim i zabudowaną górą na automatycznej szybkości obrotowej wentylatorów, jak robię to w przypadku każdego testu obudów. Nie ma to sensu, bo wiadoma sprawa, że przy ograniczonym dostępie powietrza śmigła będą wkręcały się na wyższy poziom, no, będzie głośniej, niekoniecznie będzie chłodniej. Stąd też będzie test na tej automatycznej szybkości śmigieł. Tylko i wyłącznie z panelem na przodzie z siatki i wyjętymi tymi panelami zabudowanymi, znaczy tymi panelami z matą bitumiczną na górze. Następnie kolejne dwa testy będą na ustawieniach wentatorów 1200 obrotów na minutę, ustawionych za pomocą tego kontrolera na przodzie obudowy, i będzie test z panelami z siatki, i będzie test z tymi panelami zabudowanymi. Także zobaczymy. Ile możemy ewentualnie ugrać na poziomie głośności, a ile stracimy na temperaturach. Także bez przedłużania jedziemy dalej z tematem. Zaczniemy od temperatury procesora. Na automatycznych obrotach śmigieł Dark Base Pro 901 plasuje się w czołówce stawki z deltą poniżej 52 stopni Celsjusza. Po obrotów wentylatorów na 1200 przy panelach z siatki temperatury zwiększyły się nieznacznie, bo zaledwie o pół stopnia, ale już z panelami zabudowanymi tracimy kolejne 1,2 stopnia. Poziom głośności na ustawieniach auto nie rozpieszcza i ponad 44 dB robią się dość nieprzyjemne dla ucha. Natomiast po obniżeniu obrotów śmigieł na 1200, obudowa Be Quiet jest jedną z cichszych w zestawieniu. I zauważcie też, że różnice pomiędzy panelami zabudowanymi siatki to zaledwie 40 dB. Co do temperatur karty graficznej, to ponownie na ustawieniach auto obudowa Be Quiet ląduje w czołówce stawki, przegrywając jedynie z torrentem od fraktal. Po zmniejszeniu obrotów wentylatorów na 1200, jak można było się tego spodziewać, temperatury wzrosły, ale cały czas utrzymywały się na dobrym poziomie, zwłaszcza na panelach z siatki. W kwestii kultury pracy po raz kolejny na ustawieniach auto Darkbase Pro 901 była jedną z głośniejszych obudów w zestawieniu. Dlatego też ręczna regulacja śmigieł za pomocą wbudowanego kontrolera jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Dzięki temu z poziomem głośności zejść możemy na tyle nisko, że nie będzie to drażniło ucha. W zestawieniu są rzecz jasna sporo cichsze skrzynki, ale okolice 39 dB to jak najbardziej dobry wynik. Czas na kilka słów podsumowania, postaram się streścić, bo wiem, że ten film wyjdzie tak czy inaczej długi, no ale nie dało się w większym skrócie... Omówić wszystkich featureów tej obudowy. Co do wyników testów, dokładnie teraz będę mówił o kulturze pracy na panelach wykonanych z siatki i tych panelach zabudowanych. Jak widzieliście, nie są one duże, w porywach do pół decybela, a jednak temperatury na panelach z siatki były niższe. Na pewno, w przypadku kiedy w Waszym komputerze będą siedziały bardziej grzejące się podzespoły, to te różnice będą jeszcze większe. Także zaraz po wyjęciu obudowy z kartonu, proponuję Wam założyć naprzód ten panel z siatki i zdjąć te panele. Wyciszające na górze obudowy. I gdybyście się na tą obudowę zdecydowali, to definitywnie zalecam Wam jednak regulację obrotów wentylatorów ręcznie za pomocą tego wbudowanego kontrolera, bo Silent Wing 4, które tutaj się znajdują, maksymalne ich obroty to 1900 na minutę. W momencie, kiedy płyta będzie sterowała ich obrotami względem temperatury na procesorze, no to będzie z pewnością głośno jak miało to miejsce. W przypadku moich testów, takim sweet spotem, moim zdaniem, jest właśnie 1200 obrotów na minutę. Będzie i cicho, i będzie przewiewnie. Aczkolwiek mogło być lepiej, jeżeli chodzi o temperatury, gdyby na przodzie znalazł się jeszcze jeden wentylator 140 mm, i moim zdaniem taki powinien w tej obudowie właśnie fabrycznie być zamontowany. Co do samej obudowy, bardzo dobra jakość wykonania. Tutaj nie mam się kompletnie do czego doczepić. Skrzynka bardzo przestronna pod kątem zarówno ochłodzeń powietrznych, jak i w cudzysłowie wodnych. Czy to kastomowych układów chłodzenia cieczą, spokojnie taki możecie tutaj zbudować, czy też powiedzmy kulerów AIO. Przypomnę, na przodzie zmieszczą wam się 420, na górze i na boku 360. Co też istotne, na górze wejdą wam chłodnice z większym profilem, także gdybyście chcieli montować powiedzmy chłodzenie Arctic Freezer 2, 360, 280, czy też 240, to spokojnie będzie taka możliwość. Szkoda jednak, że przy takich gabaretach obudowy nie można na górę posadzić 420, no ale na drodze stoi ładowarka indukcyjna. Strona to będę moim zdaniem, też jest bardzo fajnym gadżetem. No i też niektórych z Was ucieszyć może to, że jest możliwość instalacji napędu 525 cala. Swoją drogą, napiszcie w komentarzu, czy w ogóle takich napędów używacie. Ja nie miałem z nimi styczności przez kilka lat i nawet gdybym go raz na jakiś czas potrzebował, to wolę sobie kupić coś na USB, a nie montować go w obudowie. I tutaj też, gdyby takiej opcji nie było, no to ten spód mógłby wykonany być z siatki. Dzięki temu wentylator, który można zamontować na przodzie obudowy na samym spodzie, miałby więcej po prostu przestrzeni do zasania świeżego powietrza. Takie jest moje zdanie. Kolejna rzecz, która wyróżnia tą obudowę spośród tłumu, to wyjmowana taca płyty głównej, którą możecie sobie przekręcić do góry nogami, zainstalować od drugiej strony obudowy i mieć zupełnie inny wygląd waszego peceta. To jest też również pomocne, jeżeli tą tacę wyjmiecie, zainstalujecie na niej płytę główną, kartę graficzną i wszystko później wsadzicie do obudowy. Będzie to łatwiejsze do ogarnięcia, aczkolwiek muszę przyznać, że. Budowanie komputera w tej skrzynce to czysta przyjemność ze względu na ogromną przestrzeń wewnątrz. Także nie było problemu z podpinaniem żadnych przewodów, montowaniem jakichkolwiek podzespołów. Co do minusów, to o czym mówiłem wcześniej, dość ciężko schodzący panel na górze. Być może te zatrzaski z czasem się wyrobią, trudno mi powiedzieć, i będzie on prawidłowo odskakiwał, no ale na chwilę obecną muszę o tym wspomnieć. Kolejna rzecz też o tym mówiłem: w tej klasie skrzynki powinien znaleźć się na przodzie jeszcze trzeci wentylator 140 mm. To z pewnością też poprawiłoby temperatury pozespołów. No i w końcu cena, która nie jest niska 1420 zł, także sporo, ale z drugiej strony nie jest to cena nieuzasadniona, biorąc pod uwagę to, co obudowa sobą oferuje pod kątem wykonania przestronności czy też modularności. No i na pewno nie jest to obudowa dla każdego, jest to skrzynka dla entuzjastów, jeżeli te feature'y, te funkcje wykorzystacie, no to z pewnością znajdą się osoby, które te 1400Z zapłacą. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv